11 listopada 1918 rok to jedna z najważniejszych dat w historii polskiej państwowości. Tego dnia marszałek Józef Piłsudski został naczelnym wodzem wojsk polskich, a światowe mocarstwa zawarły rozejm kończący I wojnę światową. Ten układ potwierdzono później jako traktat wersalski. Stworzyło to możliwości odrodzenia państwa polskiego po 123 latach zaborów. Dziś, po 106 latach, od tego pamiętnego dnia zbieramy się, aby oddać hołd naszym przodkom, dzięki którym możemy dziś żyć w suwerennym i demokratycznym państwie prawa. Odpocznijmy po swej pracy.